skumajcie, widzowie, to, że nagrałem film wam, że Nitro wraca na YouTube'a i że miał właśnie taką eksperymentalną serię w sumie z Kuby, z właśnie swoją dziewczyną Sandrą na jej kanale. To było wszystko publikowane, macie tutaj całą takie, wiecie, to co zostało z mojego poprzedniego materiału, czyli tam jakie były screeny z ostatniej właśnie odcinków, jakieś tam fragmenty z pierwszego odcinka w sumie, bo nie chciało mi się brać z innych, tylko wziąłem z ostatniego. Chociaż widziałem też ostatni odcinek, jak wracali, więc Nitro w slipkach będzie mi w głowie siedzieć po wsze czasy, ale mimo wszystko seria była dość spoko, jak się oglądało ją, i ja ją będę na przykład osobiście dobrze wspominać mimo wszystko, nawet jak wiecie, Nitra możecie lubić, czy też nie. Chyba tak. Mają tu światowej klasy lekarze, jest tu medycyna bardzo dobrze rozwinięta i chyba nic poza tym. Lekarze mają top, nie? To tyle dobrze. Windzie. Dobra, tak wygląda nasz hotel z zewnątrz. Mamy kort tenisowy, golfa bodajże. Dobra, i różne inne auto, takie dobra. Udogodnienia. To akurat ta seria była fajna, bo w głównej mierze mieliśmy tą Sandrę też bardziej pokazaną, ale no niestety YouTube uznał, że sorry Nitro, nie będziesz na naszej platformie w żaden sposób, no i chyba w tym momencie Nitro musi sobie znaleźć jakiegoś aktora, a Nitro będzie z tyłu, z backstage'a i tak dalej, że będzie sobie tam po prostu siedzieć z tyłu i popijać kawkę, jak ziomek będzie nagrywać vlogi, filmy i tego typu rzeczy, a na jakichś innych platformach będzie się po prostu udzielać i robić jakieś tam rzeczy wspólnie z tą osobą, żeby po prostu ją boostować i jednocześnie nakręcać kanał tam na YouTubie. No bo YouTube go nie chce. I w tym momencie jest to dość ciekawe, czy kanał Sandry wróci, czy też nie. Sam ban jest dość o tyle śmieszny, że wiecie, on mógł potencjalnie zarobkować ten kanał dla nich i jakby Sandra została taką pełnoprawną youtuberką, to mogłaby spokojnie wyżywić całą ich rodzinę i nie byłoby jakichś większych problemów, tym bardziej, że Sandra ma naprawdę ogromny potencjał. No i że samo śmianko na przykład, że wiecie, hehe, jestem klonem Roxany Węgiel, albo Roxany Węgiel jest moim klonem, dałoby się to monetyzować po prostu przez eony. No a tak, no to trochę przypał. Jestem ciekaw, czy uda się jej odzyskać kanał, czy też kanał już pożegnał się całkowicie ze swoim istnieniem. Ja sam osobiście będę temat śledzić, też zadałem do niej pytanie, czy ten pan jest permanentny, czy też nie. No jestem ciekaw, czy coś mi odpowie. Jeżeli dostanę od niej jakieś odpowiedzi, to na pewno wam je tutaj zamieszczę, na przykład nie wiem, w karcie społeczności lub też zrobię po prostu osobny film, ale na ten moment jestem dość mocno skonfundowany, że kanał Sandry tak łatwo w sumie spadł i że mogliśmy się z nim tak szybko pożegnać, pomimo faktu, że trochę czasu był i też były tam stare filmy z Nitrem, co o tyle było ciekawe, że one, wiecie, nie znikły, czy coś tego typu. No więc co, to jest ode mnie na tyle, drogi widzu, jeżeli chcesz mi pomóc w rozwoju kanału, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby cię nie ominęło więcej tego typu materiałów. No i zachęcam cię do zostawienia mi jego komentarza związanego z tym tematem, co sądzisz w ogóle o tym banie, czy to jest słuszne, czy też nie, czy lubisz Nitra, czy też go nie lubisz. Jestem tego bardzo ciekawy, no i co, to jest ode mnie na tyle. Cześć. Do widzenia.